Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku, ale zanim rozpoczniemy ten odcinek, to chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Właśnie zaktualizowałem nowe emotki dla wspierających tego kanału, także są nowe emotki, stare wywaliłem, więc jeśli chcecie mnie wesprzeć, to już od piątaka można to zrobić i cieszyć się nowymi emotkami, a może w przyszłości jeszcze będą nowe plakietki. Ale to w przyszłości, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj pojawił się nam nowy gadżet do Eevee, który jest giga dobry, ale może przeczytajmy sobie opis, bo ja go kupiłem już. Matczyna miłość. Młode wyklute z aktywnego wielkiego jaja leczą teraz sojuszników w czasie zamiast zadawać obrażenia. Czyli teraz możemy zrobić tak, że albo będą zadawać obrażenia te małe, albo będą nas healować. I teraz pytanie, jak bardzo, jak mocno to healuje? No właśnie, wytestujmy. Ja już to robiłem przed odcinkiem, ale chciałbym wam teraz zaprezentować, bo uważam, że ten gadżet jest mega dobry, mega kozacki. Okej, robimy tak, rzucamy ulta i wtedy klikamy sobie gadżet, bo jeśli nie klikniemy tego gadżetu, to te młode będą nas właśnie, to znaczy będą atakować, czyli będą zadawać te obrażenia. I w tym momencie dostajemy 12 razy 375 HP, czyli możemy się healować 4500. Jeśli gramy teamowo, to oczywiście zostanie to wszystko rozdzielone bardzo ładnie. Kto będzie blisko młodego, to dostanie najwięcej tego heala, czyli 4500 HP. Czy jest to dobre? Ja zawsze powtarzałem, że healowanie w brosach jest mega ważne. W szczególności jak gracie 3v3, to myślę, że to healowanie jest giga dobre. Plus jeszcze chciałbym zaznaczyć, że jeśli gramy nowym Star Powerem czy tym drugim Star Powerem, jeśli ten ostatni pocisk uderzy, to wykluwa się kolejny młody, który zadaje obrażenia. To Eevee to jest naprawdę spamująca postać, mega spamująca, te młode, niby malutkie stworzenia, ale robią ogromne zamieszanie podczas grania, uwierzcie mi, bo na przykład jeśli zadają te obrażenia, to też jest spoko, serio, to czasami może wykończyć przeciwnika. A jeśli chodzi o pierwszy gadżet, ponieważ tutaj mamy w nogi, Eevee odskakuje i zostawia po sobie młode i to też jest bardzo dobry gadżet, wam powiem, bo jeśli skoczymy, no to wtedy też wykluwa się kolejny młody, plus robimy sobie tutaj, zaatakujemy gościa i pojawia się kolejny młody. Czy Eevee to nie jest spamująca postać? Eevee to jest spamująca postać i strasznie wkurzająca. Jestem ciekaw, czy zostanie ona uwzględniona w następnym balansie, bo jakiś czas temu chyba dostała nerfa, ale to wciąż jest najmocniejsza postać. Taką sobie właśnie wymyślili. I ten gadżet jest dobry, w szczególności, gdy chcemy sobie ominąć jakiś pocisk od na przykład Piper, ominąć, no to wtedy hop, siup, skaczemy i Piper nas nie trafi. Możemy się wycofać lub w lewo, lub w prawo, lub nawet do przodu, żeby właśnie na przykład sobie zraszować przeciwnika, przeskoczyć przez murek, plus jeszcze Eevee może przelecieć nad rzeką. I to jest giga dobre. I teraz się pewnie zastanawiacie, dobra VCR, ale który gadżet? Uważam, że to wszystko zależy od mapy i zależy od sytuacji i to zależy od trybu. Bardziej na 3v3 nie wiem, czy nie skupiłbym się właśnie na tym nowym gadżecie, czyli drugi Star Power i drugi gadżet, ponieważ to może być aktualnie najlepsze ustawienie. Ale jeśli gracie ligę, no to rzadko sobie pogracie tą postacią, ponieważ ona jest banowana. I tak też pewnie będzie po aktualizacji, gdy będzie 6 banów, to ludzie nadal będą banować Eevee. Więc zostaje nam tylko i wyłącznie granie ladera. Ale nowy gadżet jest dobry i to muszę przyznać. Okej, pora wytestować w tym momencie. Już rzuciłem ulta, musimy bardzo ostrożnie to wyrzucać, ponieważ łatwo jest tak nam naprawdę zabić tego ulta od Eevee. Tutaj będzie healowanko. Oj, i zostałem zhealowany, patrzcie to. Cyk, HP dodane. I teraz możemy coś działać, ale jeszcze musimy wygrać. Przepraszam, troszkę Brawl Stars mi się tnie. I don't know, nie mam pojęcia, o co chodzi. O właśnie, giga lagi. Oh my goodness, dobra, wyrzucamy. Aj, zapomniałem kliknąć sobie gadżety, w tym momencie by może pomogli. A, nie ma szans, żeby pomóc, dobra. Mamy overtime'a, Cupidon. Taki Steelmanic, proszę państwa, taki Steelmanic, dobra. Dobra. No! Eevee jest ciężko, znaczy Eevee jest łatwo zesnajpić, wam powiem, taką Piperką, więc czasami, że rzeczywiście ten
pierwszy gadżet jest o wiele, wiele lepszy. Ale to też zależy od sytuacji. Dobra, i ten Colt, który... Aj, za daleko dałem i nie wiem, czy moje dolecą. Tak, w tym momencie zostałem przyhealowany. Dobra. Oh my goodness. O, tutaj już niestety nie mam. Cyk. Cyk. Uhuhu! Mamy remis, proszę Państwa. Mamy remis, bądź w takim razie. Overtime. Uważam, że ten gadżet jest mega dobry. Polecam Wam go, jeśli macie Eevee, możecie spróbować, możecie sobie go kupić, jeśli macie taką okazję. Ja na przykład to zrobiłem, chociaż rzadko to robię, ale że nagrywam ten odcinek o tym nowym gadżecie, to musiałem go kupić, żeby go tak naprawdę wytestować i pokazać Wam, że jest dobry. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, że możecie zalajkować, możecie wesprzeć teraz kanał i ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć!